celu poprawy wygody i bezpieczeństwa użytkowania, nowy Renault Captur jest wyposażony w układ kontroli ciśnienia w oponach. Układ ten, cały czas aktywny, wykrywa spadek ciśnienia w poszczególnych oponach. Zapala się ta lampka kontrolna, a na tablicy wskaźników widać komunikat "Skoryguj ciśnienie w oponach", zachęcający do odwiedzin najbliższej placówki wyposażonej w kompresor. Znamionowe wartości ciśnienia są podane na nalepce, widocznej po otwarciu drzwi kierowcy. Ważne! Ciśnienie należy zawsze sprawdzać przy zimnych oponach. Po skorygowaniu ciśnienia w oponach, lampka ostrzegawcza zgaśnie po kilku minutach jazdy. Wartość wzorcową ciśnienia można ustawić ręcznie w celu odzwierciedlenia szczególnych warunków eksploatacji. Jazda bez obciążenia, z obciążeniem, na autostradzie lub po wymianie opony. Tę procedurę należy wykonywać po sprawdzeniu na zimno ciśnienia we wszystkich czterech oponach. Gdy pojazd stoi, włącz zapłon i naciskaj ten przycisk, aż zobaczysz napis "Ustawienie ciśnienia. Naciśnij i przytrzymaj". Następnie naciśnij ten przycisk na około 5 sekund, aby potwierdzić rozpoczęcie operacji. Parametry początkowe zostaną ustawione po kilku minutach jazdy i zobaczysz wtedy komunikat "Operacja zakończona". Tę czynność można również wykonać w systemie EasyLink. W głównym menu kliknij pozycję "Informacje o pojeździe", a następnie zakładkę "Pojazd" i opcję "Ciśnienie w oponach". Naciśnij przycisk "Wprowadzenie parametrów początkowych", a rozpocznie się procedura. Po jej zakończeniu na ekranie zobaczysz komunikat z potwierdzeniem. Jeżeli ta lampka ostrzegawcza zamiga na kilka sekund, po czym zacznie świecić w sposób ciągły, a na ekranie pojawi się komunikat "Powtórz ustawianie TPW", należy wykonać od nowa całą procedurę ustawiania wartości wzorcowej ciśnienia w oponach. Jeżeli ta lampka ostrzegawcza zamiga na kilka sekund, po czym zacznie świecić w sposób ciągły, a na ekranie pojawi się komunikat TPW niedostępny, oznacza to, że w pojeździe zamontowano koło zapasowe o innych rozmiarach niż pozostałe trzy koła. Wreszcie, jeśli ta lampka ostrzegawcza zamiga na kilka sekund, po czym zacznie świecić w sposób ciągły, na ekranie pojawi się komunikat "Sprawdzić TPW", a dodatkowo zacznie świecić ta lampka ostrzegawcza, system informuje o swojej usterce. W celu rozwiązania problemu skontaktuj się z przedstawicielem Renault. Teraz już znasz wszystkie zalety systemu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach. Nowym Renault Captur możesz jeździć komfortowo i bezpiecznie w każdych warunkach.